Emila spotkałem, można powiedzieć, przez bufet Teatru Narodowego, gdzie pomylono mnie z nim, a jego ze mną. Może on jest rzeczywiście wybitny, może najwybitniejszym choreografem na świecie, ale to nie jest ważne. On potrafi nawet psa, nawet krzesło nauczyć wdzięku i ruchu. Emil jest na wszystkich pogrzebach. To jest też pewien syndrom jego osobowości. Proszę państwa, zaczynamy od początku próbę. Góra. Dół. Zatrzymać. Cofaj, 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 cofaj. Zakręcaj na środek, na środek, na środek. Środek, na środek. Teraz i biegamy, biegamy, bierzemy go. Trzy, cztery. Szerokim kołem, szerokim kołem. Dół. A ty patrzysz sobie za nim, wolno. Trzy, cztery. Raz, dwa. Patrzymy na niego, przypominam. Raz. Uwielbia Emil jak gdyby wchodzić w rolę kobiece. Zakochałem się w Emilu od początku. Nie pierwszy jako reżyser i nie ostatni. Pamiętam go z różnych takich ujęć, ale najszybciej to mi przychodzi nasze spotkania w rozbieralni. Teraz skaczemy na siebie. Na klatę. Tam. Drugi raz. On dochodzi. Jeździ za ramiona, idziemy prawa, lewa, prawa, krok, odwracasz się do... I szczekasz na niego. Trzy razy. Wyplułeś się. A ty masz pięści. Raz, dwa, trzy, cztery, raz. Dochodzisz, stajesz tu do niej. Skaczesz mu tu przez ramię, tak, tu biodrami u góry, tak. Teraz ty przechwytujesz ją w talii i głowę chowaj, nie. Martusiu, nie, Martusiu, nie patrz, ty musisz głowę schować. O, tak cię. O Jezu. Mój kochany. Nie wiedziałam, co się dzieje. Że on przewrotem, a ty schodzisz, on cię odrzuca i wybiega. On może i rewie mody prowadzić, on może tańce na lodzie robić. On jest człowiekiem, po prostu jest człowiekiem bardzo obdarzonym tam gdzieś. Nie wiem, skąd on to ma. Bozia mu dał na pewno Emilowi.